Cześć, witam Papa z Pizzeria 4. Rozpoczynamy maraton za 800 subów. Pierwszy dzień naszego maratonu. Nie była rozgrzewka. I w ogóle samo osiągnięcie 800 subów miało miejsce, nie? No to już dużo. Z tego co widzę, to za chwilę może być 810, także mamy co świętować. Nie tylko 800 subów, ale też rosnące te subów. Rośnięcie tych subów. I tak, zrobiłem sobie tabelkę do pizzerii, ponieważ mam praktycznie wszystkich klientów oprócz, no, jednego, ale wiem, że ten jeden, no to wymaga tego, abyśmy u innych pobijali złota. Żeby pobijać te złota, no to jednak warto wiedzieć, u kogo te medale są niewybite. I mam jakby te tutaj rozpiskę. Mogę też jakby zapisywać u tych wszystkich klientów, co nie mają złota, ile tych gwiazdek jest tam do zdobycia. Żeby to zrobić, no to muszę zamówienie od nich przyjąć. Jak nie przyjmę zamówienia, no to w książce nic nie pisało o tym, ile zamówień jest do przyjęcia. Z tego co widzę, no to ludzi z brązowym medalem jest 5. Właściwie to najlepiej będzie włączyć grę i przy książce z klientami opowiadać. 64, nie? Proponuję, żeby robić, nie wiem, tak jak to było na rozgrzewkowym, po 2 dni na rozpoczęcie specjalnie 4. W ciągu dnia no to jedna gra, nie? Bo tak zdecydowaliście i w sumie mi tak było nawet wygodniej, jak robiłem jedną grę. Także będziemy chyba tak tylko maratony robić, że w ciągu dnia będzie jakaś jedna konkretna gierka. I tak, jeśli chodzi o tutaj, o tą książkę, to o tych klientów, to mamy zapisane, że 5 ludzi nie ma, ma brązowy medal, nie? Carlo Romano, Gino, Hugo, Little Edardo i Sarfan. Ta 5 ma brązowy medal, czyli wy. Raz, 2, 3, 4, 5. Dużo osób ma srebrny. Jest ich łącznie 12. Bo łącznie 19 klientów nie ma w ogóle złota. A skoro pięciu nie ma w ogóle, znaczy ma brązowy, no 5 ma brązowy, no to dwunastu ma srebrny. Jedna osoba nie ma w ogóle. I w zasadzie tą 19 osobę jest, no, tutaj apaluje jeszcze, jest liczone. Wśród tej mojej 19, która, no, została policzona i tak. Ja to sobie będę zapisywał, to ile gwiazdek ma do zdobycia. Jak to sobie zapiszę, no to będę mógł ustalić, ile tych gwiazdek jeszcze mamy łącznie do zdobycia. I bardzo dobrze, chociaż codziennie jak na razie jakieś gwiazdki się udaje zdobywać. Udaje się obsługiwać klientów bez złota. I u Sarfana mamy jeszcze do zdobycia 9 gwiazdek do złota. U Hugo 8. Robię pauzę. Jak robię pauzę, to wiecie, że zapisuję to sobie.
Tak, 8 u Hugo. Jak sumuję, no to będę mógł wam powiedzieć. I tak jak czytel, nie? Po każdym nie będę odejmował gwiazdki u tych osób, których obsłużyłem. U tych klientów, co ich obsłużyłem, to u tych będę odejmował gwiazdeczki. Okej. Okay. Mary, 3 gwiazdki. Nawet nie muszę pauzować. Jak zamawiałem, to mogę sobie to zapisać. Jest Prudence. U ciebie 2. Okej. Okay. I nic się jeszcze nie zgrzało. Także możemy przygotować następne pizze. W książce jest napisane tylko ty, ile jeszcze klientowi mam do zrobienia, ile zrobiłem, a nie ile gwiazdek jest do zdobycia. I właściwie to jeszcze została pizza Mary pominięta. Teraz nie mam miejsca, żeby jakieś pizze wkładać, także bierzemy pizzę Chucka. U Chucka mamy złoto, no to u tych klientów, co mamy złoto, no to ich nie, im gwiazdek nie liczę. Bo jak mają złoto, no to po co liczyć te gwiazdki, nie? I w tym odcinku nie będę zwracał uwagi na te bejki, na to bejk. Zwracanie uwagi na bejk kończy się no, niższymi procentami za czekanie. Inaczej, może będę zwracał faktycznie uwagi na te bejki. Na bejk. Będę zwracał uwagę. Ale... No, tylko wtedy, kiedy... No, tutaj bejk, nie? Będę i pizza będzie gotowa. Jak lekko się przegraje, no to już trudno, nie będziemy przecież poprawiać. Okej, okay, i tak, u Saszy jest jedna gwiazdka, więc nie będę zapisywał, bo i tak będzie po tym dniu. Jak ją obsłużę, to już tej gwiazdki nie będzie. Już będzie zdobyta. Clover. Clover 5. Dobra, i teraz czas na wydanie tych pizz. Zapomniałem zrobić pauzę, więc mam nadzieję, że nikt mi punktów nie ucnie. Ostatni odcinek wyszedł ładnie, jeśli chodzi o te wszystkie punkty. O, już się zaczyna ładnie. Prudence i gwiazdka jedna. Sarczpan. W sumie Sarczpana nie muszę jakoś liczyć, ale też go będę liczył. Nie muszę go liczyć, bo on i tak będzie pierwszym klientem, dopóki nie przejdzie specjalny gość. W sumie też nie ma co tracić czasu na to, że będę sobie włączał książkę, czy moją rozpiskę, żeby tylko jedną gwiazdkę odjąć. Najlepiej jak będę mógł, najlepiej mi będzie. Jak będę więcej gwiazdek. No i tu mi nie wyszło za właśnie układanie. Widzieliśmy jak te papryczki no trochę się nie mieszczą na swojej ćwiartce. Się nie mieściły serio. Serio, serio. I co, i to tyle jeśli chodzi o gotowe pizze, tak. I tak, jak pizza będzie gotowa, to od razu idzie do wydania. I ją wydajemy. Jak pizza jest niegotowa, no to mogę robić następne. I tak, tu jest dla Chucka. Chuck i Mindy, nie? Oni... Ta dwójka ma złoto. Robi też ma złoto.
Ale Peggy nie ma złota, Sasha będzie miała złoto. I złota nie ma Clover oraz... A ty, to tyle. Mhm. Jeszcze wszystko grzeje. Siódma pizza zrobiona, ósma. Tak, po dwa dni będziemy na jeden dzień maratonu robić z pizzerii. Pizza gotowa. Jak dostrzegam, że pizza będzie zaraz gotowa, jak widzimy, i tak nie mógłbym wsadzić następnej pizzy, to od razu ją wyciągam i wydaję. Pięknie, tak? Wtedy mamy szansę na właśnie jakieś wysokie procenty, co akurat jest pięknym zjawiskiem. Ta pizza zaraz będzie, także szybko w dziewiątka. Tanie, ale ta. Udało się. Teraz pizza z Saszy. Chciałem dokończyć tą pizzę, skoro ją zacząłem. I teraz dwie pizze się wyda. A przy okazji składania pizzy dla Saszy mogłem wyciągnąć pizzę dla Mindy. Zobaczcie, 90%, no nie wyszło nam z układaniem, ale... No to czekanie, jak wychodzi ładnie. To, co chciałem, żeby wychodziło ładnie, wychodzi ładnie. Pizza 10 i tak szybko będzie robiona. Także... Nie patrzę na to, że jest niegotowa jeszcze. 5 sekund i pizza gotowa 10. Tu się jeszcze grzeje, świetnie. No, ten robi. I nie patrzyłem, ile gwiazdek jest u Peggy. No to robimy pizzę dla Clover. Nie udało mi się zapisać, ile gwiazdek u Peggy mam do zdobycia, także... No, nie mam tego zapisanego. Przy następnej okazji sobie zapiszę. Jeszcze ta pizza. I mamy wszystkie. Mamy wszystkie pizze. I 64 dzień prawie skończony. Sasza. 90% na 9 zamówieniu. Ale nam się to udało. No i nasza Clover. Ładnie. Jak klienci nie czekają, żeby nam pizzę u nas zamówić, no to mamy wysokie quality. Bo jak wtedy czekali, no to jednak nam się to odbijało na punktach. 49. Ostatnio no to obliczyliśmy, że przynajmniej z 4 dni będziemy ten rank, te ranki już teraz zdobywać. Także do zobaczenia w odcinkach następnych. Rozpoczęliśmy pierwszy dzień naszego maratonu za 800 subów. Mam nadzieję, że będzie się podobał. Oczywiście czekam na wasze komentarze, łapki w górę i następne suby. Cześć!